Cześć, z tej strony mówi Zielu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o pszczółkach i ptaszkach, a dokładniej o historii miłości dwóch pszczółek, czyli Abelarda i Heloizy oraz dwóch ptaszków, Kosa i Synogarlicy, czyli oczywiście Tadeusza Kościuszki i Ludwiki Sosnowskiej. Chciałbym Wam nie tylko opowiedzieć tę historię, ale również je ze sobą porównać i spróbować odpowiedzieć Wam na pytanie, dlaczego to ta druga historia tak bardzo mną porusza i wzrusza i mam problemy ze zrozumieniem, dlaczego ludzie dostrzegają piękno miłości Abelarda i Heloizy. Więc zacznijmy najpierw od tej pierwszej historii, bo to też ona skłoniła mnie do tej refleksji i przypomnienia sobie tej drugiej historii, którą już znałem kiedyś, dawno temu o niej czytałem. A więc porozmawiamy sobie o historii Abelarda i Heloizy. Pierwszy raz się z nią zetknąłem, kiedy jeszcze studiowałem filozofię. Omawialiśmy sobie poglądy Abelarda, to, że można go uznawać za wczesnego nominalistę, ten właśnie piękny cytat z różami, że nawet jeżeli by wszystkie róże na świecie zniknęły, to samo pojęcie róży trwałoby ponad wszelkie czasy i ponad wszelką wątpliwość. No, ale na potrzeby tego materiału doszukałem informacji, więc może zacznijmy od tego, że jeżeli szukacie hasła Abelard w Wikipedii, to dopiszcie Piotr Abelard, dopiszcie jego imię z tego powodu, że zwykle Wam od razu wyszuka Abelarda Gizę. Abelard Giza to jest fantastyczny komik, ma super skecze i bardzo polecam go sobie prześledzić, aczkolwiek z filozofią no ma mało wspólnego, a na pewno z taką poważną filozofią. Więc to będzie początek i chciałbym Wam zaznaczyć, skąd się wzięła w ogóle ta ksywa Abelard, dlaczego Piotr Abelard. No bo wedle źródeł, które znalazłem, tak podaje Ryszard Palacz, pochodzi od tego, że od francuskiego słowa abelier, które znaczy właśnie pszczoła i bierze się z tego, że opat klasztoru w Chartres, który uczył Abelarda, uważał, że jest niezwykle mądry i pracowity i chłonie wiedzę jak właśnie pszczółka nektar. Z tego powodu chłonie. I co Wam mogę opowiedzieć o tym Abelardzie? No to już wiecie, że był niezwykle ten przenikliwy, mądry, pracowity. Był twórcą metody scholastycznej, która była wykorzystywana właściwie przez całe średniowiecze, więc niezwykle kumaty człowiek. Ale najbardziej zasłynął ze względu na swoją historię miłosną z Heloizą. Co takiego nawywijał? No bo musicie sobie wyobrazić, że jesteście Abelardem, macie... Jedne źródła podają, że był już po 30, ja znalazłem źródła, które mówiły, że miał nawet 40 lat. Wrócił do Paryża i nagle została mu dowiedział się o Heloizie. Heloiza była kobietą, uczoną jak na swoje czasy, zakonnicą, która zasłynęła z tego, że była po pierwsze niezwykle mądra, znała wiele języków, m.in. grekę, łacinę i oczywiście ten język narodowy, ale przede wszystkim najważniejsze było to, że znała grekę, bo to wcale nie było popularne w tamtych czasach, a po drugie była całkiem ładna. Jak to opisywał sam Abelard, zaspokajała jego dwie żądze. Pierwszą żądzą była taka pożądliwość ciała, no bo była ładna, a drugą była pożądliwość próżności, czyli tego, że wow, nie dość, że była ładna, to była bardzo mądra. Do tego wywodziła się z zupełnie innego środowiska, konkretnie takiego, z którego sam Abelard pochodzi, no bo była zakonnicą i była z tego środowiska bardziej uczonego, przez co różniła się od innych kobiet, które były po prostu, nie wiem, albo prostytutkami, albo mieszczankami. To od razu mógłbym zażartować, że nie wiem, czy Abelard tak dobrze znał Pismo Święte, bo na przykład Samsonowi bycie wybrańcem tutaj przez Boga nie przeszkadzało w tym, żeby korzystać z usług prostytutek, ale to jeżeli miałbym być dowcipny. No i co jeszcze istotne o tej Heloizie mogę Wam opowiedzieć? No to, że była sporo młodsza od Abelarda, tam 20 lat i była oddana pod opiekę do swojego wuja Fulberta. Fulbert odegra bardzo ważną rolę w tej historii, ale o nim jak będzie odgrywał jakąś rolę, oczywiście przejdziemy. Najważniejsze jest to, że Abelard, wiedząc o tym, że Heloiza mu się podoba, jaka jest mądra, kombinuje nad tym, jak ją zdobyć. Więc podchodzi do Fulberta i tak mówię, słuchaj, to twoja siostrzenica taka fajna, taka mądra, tak super oddaje twoje tutaj, to jest wizytówką tego, jakim ty jesteś wspaniałym gospodarzem, to weź mi ją oddaj na wychowanie, zgodzę się ją uczyć, będę ją uczył wszystkich tych najpotrzebniejszych przedmiotów, hej, no przecież widzisz, jestem tutaj koksem, nawet król Francji jest po mojej stronie, uważa, że jestem wybitnym uczonym, jestem super filozofem, ja dopilnuję, żeby ta twoja siostrzenica idealnie się tutaj wszystkiego nauczyła.
Nie? No i on tak, ten Fulbert tak się drapie po głowie, no ale ile by to mnie wynosiło, bo ja tutaj jestem no kupcem, tutaj mam pieniądze. A Abelard do niego, słuchaj, ja jestem tak dobry, że ona jest na tyle zdolna, ma takie zagadki, że ja to za frajer zrobię. Jedynie byś w swoim domu mógłbyś mi dać jakąś izbę, w której ja mógłbym ją uczyć i pozwolenie na to, że mógł ją odwiedzać za dnia i w nocy. Aha, jeszcze fajnie by było, gdybym mógł używać kar cielesnych. Wiesz, chodzi tutaj oczywiście o to, żeby w momencie nauki lepiej jej to wchodziło do głowy, bo dotychczasowe badania wskazują na to, że lepiej jest karać niż tam swoim przykładem. No wiesz, jak to jest, takie małe wymagania, nie? Ale nie będziesz musiał za to płacić. A Fulbert, a nie będę musiał płacić. Nie, to spoko, to nie ma żadnego problemu. Heloisa to jest twój nowy nauczyciel. No i co zrobił Abelard? No, wykorzystał całkowicie sytuację, uwiódł tą Heloizę, przychodził do niej tam regularnie i za dnia i w nocy, na pewno tam stosował te kary. Są źródła, które uważają, że Abelard ten dokonał czynu zabronionego na Heloizie, to są całkowicie stanowiska błędne. Nie musiał. Właściwie mu się tam nie opierała, nie? Właściwie ona też była chętna, więc tutaj nie ma co tutaj ten dywagować. No i najważniejsze jest to, że Abelard tam do niej regularnie przychodził i wszyscy dookoła, całe miasto wiedziało, całe miasto trąbiło, ej, Abelard tam z tą Heloizą, która jest tego Fulberta, to oni tam ze sobą figlują, tak ładnie powiedzmy. No. I to nie było tylko, że figlowali, bo Abelard zaczął zaniedbywać swoje obowiązki na uniwersytecie. Zamiast pisać wspaniałe tutaj dzieła filozoficzne, zaczął pisać jakąś lirykę miłosną, jakieś piosenki, które na domiar złego wszyscy dookoła potem śpiewali, ci żacy, ci poeci, którzy tam pływali. I to powodowało tylko to, że całe miasto huczało o tym, że Abelard ma romans ze swoją uczennicą. A co zrobił Fulbert? Fulbert tak. La 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 la, ja nic nie słyszę, liczę pieniążki. Tyle zaoszczędziłem dzięki temu, że ten głupi Abelard uczy moją tą siostrzenicę. Ale mi się ten biznes opłacał. No. Ale mina zrzedła Fulbertowi, kiedy pewnego dnia nakrył ich, jak to ładnie wszędzie jest opisane, inflagranti. To znaczy na gorącym uczynku, czyli po prostu przyłapał ich, no pewnie na schadzce. No i wtedy Fulbert wybuchnął gniewem, jak to też ładnie Abelard opisał. Jak to pisał święty Hieronim, gospodarz najpóźniej dowiaduje się o zepsuciu, które zapanowało w jego domu. No i generalnie się wściekł Fulbert, miał problem, no bo się wściekł tutaj na tego Abelarda. Ale Abelard był trochę w takiej pozycji no, nie do ruszenia, no bo tutaj wszyscy są po stronie Abelarda, król jest po jego stronie, ma dużo zwolenników, no jest to pod tym względem trochę szycha, a on jest tutaj no, trochę nikim. Trochę nikim, poza słyną z czego? Z tego, że jego siostrzenica no, oddaje się swojemu nauczycielowi. To jest trochę nędzna pozycja do negocjacji. No ale się wściekł i kombinował, co tu zrobić, żeby oddać jakąś cześć, żeby bronić czci swojej tej siostrzenicy, nie? I w którymś momencie tam jak przeczytałem, bo oczywiście zerwał te kontakty z Abelardem, próbował jakoś chronić tą swoją siostrzenicę, czyli Heloizę. Abelard dalej czat, w którymś momencie, kiedy Fulberta nie było w domu, po prostu wziął, wykradł Heloizę i ją uprowadził do Brytanii. Tam w swoje strony i tam w tej Brytanii urodziła Abelardowi syna, którego bardzo ładnie nazwali, uwaga, trzymajcie się mocno, Astrolabiusz. I teraz sobie przypomniałem, że te kłótnie właśnie i ten Fulberta, żeby zły nie wiedział co zrobić, wynikało z tego, że właśnie wyszło, że Heloiza była w ciąży i nie wiedział co z tym fantem też zrobić i był wściekły na Abelarda. No i ona, jak została porwana w tej Brytanii, to już tam siedziała z Abelardem. Fulbert był wściekły, no bo wiecie, siostrzenica tutaj z jego ten, jaka to jest hańba dla rodu. Ale w końcu udało się Abelard przez tych swoich jakichś znajomych, udało mu się przekonać Fulberta do tego, żeby się z nim spotkał. No i się spotkał z tym Abelardem i Abelard mu taką ściemę zaczął walić, zaczął mu pokazywać jakieś przykłady te biblijne o tym, jak siła uczucia doprowadziła wielkich ludzi do upadku, że grzech jest czymś bardzo naturalnym i normalnym, że tutaj no, był silniejszy od niego, nieważne jak bardzo jest cnotliwy, ale że uczucie jest piękne, to jakieś takie bzdury. I Fulbert w pewnym momencie już machnął ręką, powiedział,
dobra, ważne, że cię kochacie, ale masz za nią wyjść. Ja Abelard powiedział, no wyjdę za nią, ale nie mogę tego powiedzieć publicznie, no bo jeżeli ja będę żonaty i wszyscy będą wiedzieli, że będę żonaty, no to stracę posadę na uniwersytecie. A jak stracę posadę na uniwersytecie, to kto będzie pisał te piękne rozprawy filozoficzne, które zaniechałem z tego powodu, że wolałem pisać pieśni miłosne o tym, jaka ta twoja siostrzenica jest. No i Fulbert się zdenerwował, tam się trochę pokłócili, ale koniec powiedział, dobra, ważne, żebyś o nią dbał, żeby miała męża, już wróć się tutaj do tego, to chyba było w Paryżu, w każdym razie wróć się do tego miasta, wróć się do mnie, już cię nie będę gniewał. No i Abelard wrócił z Heloizą, wrócili, byli zadowoleni i Abelard się skupił bardziej na tej pracy, na pracy tej naukowej, akademickiej, no ale Fulbert był niezadowolony, bo no to nie przywróciło jakby czci tej jego siostrzenicy. Dalej była traktowana, że a, to ta, która z tym, ze swoim nauczycielem się nie? Popszczuliła, może tak to nazwijmy. No i Fulbert zdenerwowany zaczął szukać sposobu, jak to zrobić, żeby wróciła ta, żeby przywrócić jej tą cześć, żeby stanąć w obronie. I stwierdził, że chrzanić te ustalenia, które zrobiłem z Abelardem, bo to nie powinno tak być. To jest niesprawiedliwe dzieło, że ten robi sobie to, co chce, a ja ponoszę tutaj konsekwencje i się ze mnie tutaj śmieją i z mojej siostrzenicy. I zaczął rozpowiadać, że on jest mężem, Heloizy. A Heloiza, to jest dla mnie dziwne, ale dobra, może faktycznie była w takim uczuciu, moim zdaniem raczej była w jakimś tym szoku, jakiś tam syndrom sztokholmski nastąpił. W każdym razie Heloiza zaczęła dementować, nie, to wcale nie jest prawda, Abelard Piotruś nie jest moim mężem, Abelarduś nie jest moim mężem, nie jesteśmy razem, nie. To są tylko, nie, on może dalej wykładać, nie jest mężem, bo nie chciała, żeby ta kariera naukowa poszła w drzazgi. No i w pewnym momencie Abelard się zdenerwował, widząc tutaj, zwłaszcza, że Fulbert to nie było tak, że rozpowiadał, na pewno też chciał mieć jakiś wpływ na tą siostrzenicę. I podjął decyzję, która okazała się tragiczna w skutkach dla niego, że odeśle ją do zakonu w Argentueli. No i to go kosztowało męskość, bo Fulbert się wściekł, stwierdził, że on chce się jej pozbyć w takim razie. A to frajer, nie? Jak ukarać takiego frajera? W tamtych czasach się nie pieścili. Zapłacił zbójcom. Zbójcy napadli Abelarda w nocy, wytarchali go z domu do jakiegoś, pod jakiś tam kościół i go, pszczółka straciła żądło, że tak powiem, no. Tak ładnie mówiąc, no. Został wykastrowany, no. Więc dotkliwa kara za to, dotkliwa kara za to, co zrobił, go spotkała. Abelard tutaj. No i historia mogłaby się tutaj skończyć. Tylko że nie, bo generalnie później było tak, że z tej Argentui, no bo dostał już karę, Fulbert był zadowolony, on już za bardzo nie utrzymywał kontaktu z tą żoną, nie dziwię mu się z takimi traumatycznymi przeżyciami. Ale doszło do sytuacji, że jakiś opat wyrzucił wszystkie te zakonnice z Argentueli. A jeszcze chciałem wam powiedzieć ciekawostkę, że Heloiza, kiedy przebywała w tamtym klasztorze, to normalnie nosiła habit, ale bez welonu. A nie nosiła tego welonu właśnie z tego powodu, że no, czuła się żonata, to by było nie w porządku, żeby nosiła na głowie welon symbolizujący czystość. Zresztą syna miała. No i kończąc. Wypędził zakonnicę tamten opat, żeby przejąć majątek tych zakonnic, tej Argentueli. No i zwróciła się o pomoc do swojego męża Abelarda i Abelard jej podarował klasztor w Paraklecie, czy tam Parakleta klasztor, i ona już tam funkcjonowała do końca życia i ta relacja pomiędzy nimi się zmieniła, bo dalej utrzymywali kontakt listowny. Tylko że ten kontakt już był taki czysto intelektualny. To miało charakter intelektualnej wymiany wiadomości. No jak ja przeczytałem tą historię, no to... A, jeszcze chciałem wam opowiedzieć, że jest film i chyba jeszcze książka powstała, na pewno Wojna Róż. Tutaj możecie mnie poprawić, bo to akurat słabo sprawdziłem, ale na pewno był film, bo oglądała to moja koleżanka, która mówiła o tym, jaka to jest piękna historia miłosna, jakie to jest wspaniałe uczucie i jest tam doskonała scena na końcu, kiedy już ta Heloiza umiera. I ma do wyboru krucyfiks i piórko, które dostała od Abelarda. I ona ten krucyfiks odrzuca i zostawia ze sobą to piórko, że to piórko w postaci Abelarda było dla niej cenniejsze niż wiara i Bóg. Nie? No ładna, symboliczna scena, ale mam wrażenie, że to jest bardzo ładnie opowiedziane paskudnej historii. Bo Abelard przez całe tutaj właściwie działa świadomie.
celowo ją w sobie rozkochuje, celowo się kręci wokół tamtego człowieka, tamtego Fulberta, żeby zostać nauczycielem tej córki. Wie, co mu powiedzieć, żeby zostać tym nauczycielem, oddziałując na próżność. On, jak ja to przeczytałem, to stwierdziłem, straszny, okropny człowiek. Po prostu okropny człowiek, manipulant, który działa z premedytacją, a potem robi wodę z mózgu tamtemu człowiekowi, bo dostał to, co chciał. I jak został, no, jak ja znałem tylko urywki, to stwierdziłem, o Boże, co on tam mógł zrobić, że go ten, zabrali mu to żądło. A jak przeczytałem tą historię od początku do końca, to stwierdzam, że Fulbert dobrze zrobił. I Fulbert nawet zbyt łagodnie go potraktował. To takie jest moje zdanie. Więc, bo nie może być tak, że osoba czująca się na takiej pozycji tak może postępować. Wy macie oczywiście prawo do swojego własnego zdania. I od razu wtedy pomyślałem, że ej, ja przecież w radiu kiedyś słyszałem podobną historię o Kościuszko, o Tadeuszu Kościuszce, że on też był taki ten, że uprowadził kiedyś kobietę, żeby ją pojąć za żonę i to była konsekwencja tego, że pojechał, to poleciał, znaczy poleciał, nie było wtedy samolotów, ale popłynął do Stanów Zjednoczonych. Więc spojrzałem w internet i przeczytałem bardzo ciekawy artykuł. Jest tak ciekawy, że nawet wam go podlinkuję w opisie do tego materiału, który opowiedział tą historię o tym Tadeuszu Kościuszce. Ja go przeczytałem mniej więcej po tym, jak przeczytałem historię miłości, tej wielkiej miłości Abelarda i Heloizy. I powiem wam szczerze, dużo gorzej się czułem czytając o Kościuszce. Ale były to pozytywne emocje, mimo tego, że negatywne, bo szkoda mi było Kościuszki. Po prostu. I teraz nawet jak nawet myślę, zanim wam o tym opowiem, to dalej jest mi go bardzo mocno szkoda. I uważam, że akurat to uczucie między Kościuszką a tą dziewczyną, czyli tą Ludwiką Sosnowską, później Lubomirską, jest, no było prawdziwe, no po prostu, przynajmniej na podstawie tych informacji, które mam, może to też jest zręcznie opowiedziane. W każdym razie, zaczynając o historii Tadeusza Kościuszki, no to miał oczywiście rodzeństwo, zaczniemy tą historię od tego, że poszedł do szkoły rycerskiej, która została oczywiście założona przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dlaczego poszedł do szkoły rycerskiej? No bo majątek całej rodziny został przejęty przez jego brata Józefa, więc w sumie nie miał za bardzo, nie miał aż tak za bardzo co zrobić. Stwierdził, że dobra, to ja w takim razie pójdę do szkoły rycerskiej, zostanę żołnierzem. No i bardzo dobrze mu szło w tej szkole rycerskiej. Był, jak to mówią, wybitnym studentem, skończył taki specjalistyczny kurs inżynierski, specjalistyczny jak na tamte czasy. I był na tyle dobry, że nawet wyjechał na studia do Francji. Nawet tam studiował. To jakby wow, patrząc na poziom rozwinięcia edukacji w tamtych czasach, to był duży wyczyn pojechać do Francji na studia. No i podczas jednego z balów na tej szkole rycerskiej, który został zorganizowany, poznał Ludwikę Sosnowską. I oni bardzo mocno się sobie spodobali, pewnie nie tylko ten wyglądem, ale też mieli bardzo podobne poglądy, bo Tadeusz Kościuszko od najmłodszych lat miał poglądy bardzo równościowe. Chciał, żeby wszyscy ludzie byli równi, nie było podziału stanowego, żeby wszyscy byli równo traktowani. I to jak wam przejdę, bo może teraz trochę wyolbrzymiłem te poglądy, ale celowo wam wyolbrzymiam, żeby pokazać, jaki mógł mieć wielki wpływ na Stany Zjednoczone, gdyby Stany Zjednoczone go tak nie zbagatelizowały, a konkretnie Thomas Jefferson. A do tego jeszcze za chwilę przejdziemy. No i Kościuszko, kiedy tam był, musiał wyjechać z kraju, dostawał informację, że ta dziewczyna, czyli Józefa, dalej jest wobec niego wierna, czeka na niego i go kocha, zachowuje czystość, więc jest super, więc jest fajnie. Wrócił z tego kraju i jak wrócił z tej podróży za granicą, to go trzepnęła rzeczywistość, bo okazało się, że on sam za bardzo pieniędzy nie miał, a jego brat Józef roztrwonił całą ojcowiznę. I jakie to były dla niego konsekwencje? Po pierwsze, nie miał kompletnie pieniędzy na to, żeby zostać oficerem, żeby skończyć kurs oficerski, a przez to miał też problem, żeby się nająć do armii. I to był dla niego bardzo duży problem, ten brak pieniędzy. I na pomoc przyszedł mu wtedy ojciec właśnie tej jego ukochanej, nazywał się on Józef Sylwester Sosnowski, który zaproponował mu, słuchaj, jak nie masz pieniędzy, to ja ci zaoferuję te pieniądze, będziesz nauczycielem znowu matematyki, rysunku dla moich dziewczyn oraz ogarniesz mi ogródek w stylu francuskim, bo jak byłeś we Francji, a jesteś inżynierem, to na pewno wiesz, jak to zrobić. No i Kościuszko przystał na tą propozycję.
Wedle informacji, które tam znajdują, nie wiadomo ile tam był najęty u tego Lubomir, Boże, Sosnowskiego. Istotne jest, niektóre źródła podają 5 miesięcy, ale ważne jest to, że utrzymał kontakt z tą Ludwiką Sosnowską. No i doszło do sytuacji, w której to Kościuszko dowiedział się o tym, że ta jego ukochana została przegrana w karty, dosłownie. Józef Sylwester Sosnowski, czyli ojciec tej ukochanej, Ludwiki Sosnowskiej, grał w karty z seniorem Lubomirskim, ojcem Józefa Aleksandra Lubomirskiego. Znaczy nie wiem jak się nazywał ten ojciec, ale generalnie grał z tamtym ojcem w te karty i w karty przegrał. I po tej przegranej w karty zaoferował, że w ramach tutaj tej przegranej ja zaoferuję twojemu synowi magnatowi, jeżeli ktoś oglądał 1820 czy nie, 1700, ten super serial o polskiej szlachcie, już nie pamiętam, czy 1650 albo 1000, nieważne, jakieś tam liczby. Wiecie na pewno, o którym serialu chodzi, jak tylko słyszeliście syn magnata. No i on obiecał, że da po prostu żonę temu synowi magnata. I obiecał właśnie tą Ludwikę. No i jak Kościuszko się o tym dowiedział, to on nie stał z założonymi rękami, tylko od razu poszedł i poprosił o rękę. Poprosił o rękę Józefa Sylwestra Sosnowskiego. Na co Józef Sylwester Sosnowski miał mu odpowiedzieć, cytuję: syno garlica nie dla wróbli, a córki magnackie nie dla drobnych szlachetków. Mocno mu odpowiedział, wszyscy znamy tutaj jakby kontekst, wiemy co chciał przekazać, że spadaj, nie dam ci swojej córki. Ale możemy jeszcze tutaj dodać jeden, znaczy inaczej, powiem wam po prostu co to jest synogarlica, bo ja nie wiedziałem. Myślałem, że to jakiś rodzaj ziarna. Nie, synogarlica to jest rodzaj gołębia. To rodzaj gołębia, z tego co wyczytałem, występuje między innymi kiedy było ofiarowanie Jezusa w świątyni. Więc to jest generalnie ptak taki bardzo ładny, podejrzewam, że rzadki, bo jest tam nawet zagrożony, ale kojarzy się właśnie z taką, no, wyższymi sferami, tak? Więc w wypadku, że gdzie ty taki patałachu w rublu pospolity, to takiej pięknej, elitarnej córki mi tutaj ten smalisz cholewki. No i co zrobił Kościuszko? Uprowadził ją, po prostu. Stwierdził, jak mi nie chcesz jej dać, to sobie ją wezmę sam. I zabrał ją wtedy z domu Lubomirskiego, udało mu się ją uprowadzić. Niestety niezbyt daleko tam uciekli. I Kościuszko chciał walczyć, jak został tam złapany, chwycił za szablę, ale zaraz i tego, że w tym pościgu brał udział no, ten Józef Sylwester Sosnowski, czyli ojciec, no to mu się zrobiło głupio i on ją schował szablę do pochwy, bo nie chciał zrobić krzywdy no, potencjalnemu teściowi, nie? Na co teść powiedział, ach tak, wypadorzyć go. I podobno największe bęcki, takie kary cielesne, które zostały nałożone na Kościuszki, jak został zbity, to było właśnie wtedy, że nigdy więcej nie został tak bardzo dotkliwie pobity. No, z tego właśnie powodu, że no, ośmielił się tutaj pod tego, po swoją córkę, po jego córkę sięgnąć, nie? I sytuacja mogła się jeszcze bardziej pogorszyć, no bo miał roszczenie, tak? Mówiąc poprawniczo, miał roszczenie ten Sosnowski. A porwanie córki w celu nawet poślubienia było karane gardłem, czyli było karane śmiercią. I wszyscy bliscy znajomi, tutaj Tadeusza Kościuszki, którzy byli, przerazili się tym i po prostu po pierwsze poszli do Kościuszki i mu dali pieniądze, co z tymi pieniędzmi zrobili to później. Znaczy jedne źródła mówią, że dali pieniądze, inne mówią po tym, że się po prostu zrzucili na bilet. Na bilet do Kotowa zaraz powiem. A jeszcze w innych czytałem, że oni generalnie stanęli też w obronie i do Sosnowskiego chodzili i go błagali o to, żeby go nie zabijał. Że nie wiedział co robi, ale zobacz, to jest taki bystry chłopak, on nie jest głupi, on jest bardzo dobrym inżynierem, pogubił się po prostu w życiu, proszę odpuść mu. A ten bilet, który mu kupili, to był do Stanów Zjednoczonych i mu powiedzieli, Kościuszko uciekaj z kraju. Kościuszko uciekaj z kraju, nic ci tutaj po nim, bo nie wiemy na ile możemy go powstrzymać, a nie chcemy, żeby taki mądry chłopak, który się pogubił tutaj, coś złego mu się stało. Uciekaj do Stanów Zjednoczonych, tam się coś zaczyna dziać, jest tam wojna, spróbuj ze swoim wykształceniem, na pewno coś tam zrobisz, nie wracaj tutaj na razie, nie? Poczekaj aż się sytuacja uspokoi. No i Kościuszko przyjął tą propozycję, wziął ten bilet, popłynął tym statkiem do Stanów Zjednoczonych
I co wam mogę powiedzieć na tym miejscu? Jak to przeczytałem, to stwierdziłem, no tak, polskie ziomki lepsze niż jacyśkolwiek teściowie na zachodzie. Tak jest tego morał. Nie ma lepszych ziomków nad polskich ziomków, no. Bo tu no uratowali po prostu Kościuszce życie. A dlaczego powiedziałem wam o Kosie i Synogarlicy? No Synogarlica to już wiecie, bo określiłem, że ta Ludwika, tą mianem Synogarlicy, że taka elitarna jako córka magnata. Natomiast Kościuszko dostał pseudonim Kos z tego powodu, że no, jest bardzo ciężko wymówić anglosasom nazwisko Kościuszko. Jak byłem w Australii w Sydney, to zostałem zapytany o to, czy już widziałem górę Kościuszki. I ten facet, który mnie pytał, 4 razy mi to musiał powiedzieć. Ja nie potrafiłem zrozumieć, co on w ogóle to mnie wymawia, jaką nazwę. I dopiero moja siostra zaskoczyła po tej górze, że ej, pewnie cię pyta o Kościuszkę. Nie? I on wtedy powiedział, jest, 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 tat, jest, tat. A oni to mówili, żeby wam to powtórzyć jakoś tak. Koziusko, Koziusko, jakoś tak. To jest tak, mówię wam teraz tak głośno, ale oni tak jeszcze trochę niechlujnie mówią do tego. Nie bez powodu mówi się, że ten Australia to redneki anglosasów. Ale to, no, to taki szczegół. Niezły dowcip zrobili nasi przodkowie, że nazwali tą najwyższą górę w Australii górą Kościuszki. Jeszcze się muszą męczyć z nazwą. W każdym razie, skoro wiemy, że to jest taka trudna nazwa, to Benjamin Franklin, mimo tego, że niezwykle mądry człowiek i wykształcony, to powiedział, no nie ma opcji, żebyśmy do ciebie mówili taką trudną nazwą, będziesz po prostu Kos. Będziesz Kos, wszyscy będą wiedzieli. No, no i Kościuszko rozpoczął tam swoją karierę w Stanach. Był traktowany jako, później w Polsce o jego dokonaniach mówiło się, że jest jednym wielkim bohaterem wojennym, wspaniałą personą i w ogóle wybitnym generałem. Do dzisiaj najwybitniejszą akademią wojskową w Stanach Zjednoczonych jest Akademia West Point i ta akademia została założona właśnie przez Tadeusza Kościuszkę. Dlatego bardzo fajną ciekawostką jest to, że jak już wam powiedziałem, Kościuszko miał te poglądy równościowe, ale jak był generałem, czyli tam, no bo był ten zaciąg, został zatrudniony jako generał, to każdy z nich dostawał swoją pulę niewolników, z której mogli korzystać, no bo wtedy było to niewolnictwo. I Kościuszko, jak wszedł do obozu i zobaczył tych niewolników, którzy tam byli i byli tak przykuci w tych łańcuchach, tych czarnoskórych ludzi, to powiedział, że rozkuć ich i posadzi ich przy stole. Bo Kościuszko był zaznajomiony z konceptem służby, ale nie był zaznajomiony z takim konceptem właśnie niewolnictwa. Wydawało mu się to dziwne i w ogóle sprzeczne z jego poglądami, nie? I ci czarnoskórzy niewolnicy, którzy byli, no zostali rozkuci, byli w takim szoku, że nie wiedzieli za bardzo, co mają zrobić, jak siedli przy tym stole, nie? A Kościuszko jeszcze do tego potem siadł jeszcze razem z nimi i coś tam omawiał. No i to jest no niesamowite, zresztą ci czarnoskórzy, którzy zostali uwolnieni jako niewolnicy przez Kościuszkę, już nawet do końca byli wolni, bo Kościuszko im zwrócił wolność. I po śmierci Kościuszki w testamencie, bo wspomniałem o Jeffersonie, wysłał w liście do Jeffersona swój testament, który napisał, że, bo oczywiście po wojnie Kościuszko nigdy nie dostał tego żołdu, który powinien dostać, nie dostał tej wypłaty. Te pieniądze jakby no przepadły, no bo była wojna, nie było za co im zapłacić, miał je dostać później. I Kościuszko w tym liście do Jeffersona napisał o tym, że za pieniądze z żołdu, które powinienem był dostać, uwolni tylu niewolników, ile się da, tak, żeby starczyło również na ich dalszą edukację. A Thomas Jefferson to przeczytał, był wtedy prezydentem Stanów Zjednoczonych i spełnienie prośby Kościuszki spowodowałoby to, że niewolnictwo zostałoby zniesione w całych Stanach Zjednoczonych. I Jefferson, wiedząc o tym, po prostu kazał spalić ten testament, żeby nigdy nie został spełniony i nie bardzo, żeby ktoś wiedział o jego treści. Więc tak to było. Jak przeczytałem tą historię, to tak straciłem trochę szacunku do Thomasa Jeffersona. No ale to wiadomo, tak po czasie historii różnie można oceniać. No i oczywiście Kościuszko był tym bohaterem w Stanach. Generalnie w listach jest tak, że Ludwika pisała, przeczytam wam tam jeden fragment tego listu, że rada bym, abyś był przekonany, że w nikim pod słońcem los twój nie budzi żywszego i prawdziwego zajęcia niż we mnie. Nie myślę nigdy o tobie bez pewnego wzruszenia serca i duszy. Rzecz to bardzo prosta. Dusza moja nie jest niewdzięczna, a tyś w niej rozwinął pierwsze uczucie tkliwości. Nieszczęścia twoje zawsze mnie obchodziły i chciałabym własnym szczęściem okupić szczęście twoje. No ładnie napisane, chociaż ten ostatni fragment, że nieszczęście twoje zawsze mnie obchodziły i chciałabym własnym szczęściem okupić szczęście twoje.
O. Aha, że ja będę taka szczęśliwa, że dzięki temu ty również będziesz szczęśliwy. Że, no dobrze, takie ciekawa koncepcja miłości, bym powiedział w tym fragmencie. No i Kościuszko w końcu, bo jak można wyczytać dalej, był bohaterem. Ludwika między innymi napisała list do Józefa Augusta, Boże, Stanisława Augusta Poniatowskiego. O tym, żeby przeprowadzić zaciąg tych generałów i wrócili generałowie. Między nimi był między innymi Tadeusz Kościuszko, który się zaciągnął, miał tutaj przeprowadzić tą insurekcję kościuszkowską. I tu na jednym z tych balów się spotkali właśnie z tą Ludwiką. No i problem oczywiście polegał na tym, że ona została wydana za tego syna magnata, za Józefa Aleksandra Lubomirskiego i miała z nim nawet trójkę dzieci. Jest trochę pozamiatane, że tak powiem. Aczkolwiek podobno się bardzo mocno wzruszyli i było tak, że nie byli w stanie nawet za bardzo ze sobą porozmawiać, że Kościuszko płakał na jednym końcu sali, a Ludwika płakała w drugim końcu sali. Nie byli w stanie za bardzo ze sobą rozmawiać. I no nie wiem, co wam. To oczywiście opisywał Julian Ursyn Niemcewicz, tak? To był cytat z tego, jak to wyglądało. Dlatego na to się powołuję. I co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? No, czytam o tej historii i wszyscy wiemy, jak się skończył los Tadeusza Kościuszki, no. Został pijany pod Maciejowicami. To oczywiście jest połowicznie żart, bo to wykazuje, że to wcale nie było tak, że pijany Kościuszko pogubił mapy przed bitwą pod Maciejowicami. To jest tylko i wyłącznie propaganda, no propaganda prorosyjska, że to nie było tak, że nie był kompetentny, absolutnie, tylko to inne warunki, między innymi to, że postulaty Kościuszki o tam, chyba z tymi chłopami, żeby ich nie było, to generalnie okazało się, że nie bardzo chcieli, żeby było ten spełnione, ale ja myślę, że większym problemem było to, że gdyby w Rosji był dowolny inny generał niż Suworow, to może by jeszcze Kościuszce wyszło. No ale miał pecha, bo trafił na jednego z największych generałów rosyjskich. Szczerze nie wiem, czy istnieje jakiś większy generał rosyjski niż Suworow. Możecie się podzielić swoimi opiniami. Może, ale Kutuzow to generalnie tylko dosyć skutecznie wyegzekwował plan, który był przygotowany. A Suworow był. No, Suworow był taki, że nawet Katarzyna Wielka się obawiała go trzymać w stolicy, czy nie zrobi przewrotu jej i nie odbierze władzy, nie? To wyobraźcie sobie, jaki to był przerażający człowiek. I on zresztą przecież dokonał rzezi Pragi Warszawskiej. Wow. No, ale w każdym razie wiemy, że Kościuszko skończył jako przegrany, zginął. I znalazłem tutaj informację, że nawet 19 lat po śmierci tego Kościuszki, ta Ludwika bardzo mocno się zawsze wzruszała, słysząc poloneza Kościuszkowskiego. No i co ja wam mogę powiedzieć, no, zresztą widać po mnie. Czytacie historię człowieka, który jest wybitnym patriotą, nie? Który chce służyć państwu polskiemu, który ma poglądy, które daleko wykraczają poza to, jak wygląda rzeczywistość jego obecna, który nie boi się zawalczyć o to swoje, a mimo tego, że walczy o to swoje, to nie sięga po jakieś metody manipulacyjne. Okazuje szacunek teściowi, temu potencjalnemu teściowi, który w ogóle się nie waha ku temu, żeby go potraktować jak ostatniego śmiecia, tak to nazwijmy, nie? I mamy historię takiego człowieka, który jest tak mocno doświadczony. Napisane z tym, znaczy w tytule chyba nie umieściłem o ptaku, który stracił serce, ale tak mi się wydaje, że Kościuszce chyba, no można powiedzieć, że rzeczywistość doprowadziła do tego, że mimo tego, że był wybitnym tym generałem, to w życiu prywatnym był pozbawiony serca, ale nie dlatego, że tego serca nie miał, tylko że po prostu miał pecha. Miał cały czas pecha tego, że te jego uczucia nie były odwzajemnione. Mimo tego, że kochał ten świat, ojczyznę i tych innych ludzi. Jest mi naprawdę ciężko znaleźć inne słowa do opisania tego, jak bardzo piękna i mimo tego, że się bardzo tragicznie kończy, jest historia właśnie Tadeusza Kościuszki. I dlatego ze względu na to, że znam tą historię, to bardzo ciężko mi pozytywnym okiem spojrzeć na historię Abelarda i tego, czego on się dopuścił, żeby rozkochać Heloizę, a my wszyscy, wow, jaka to wybitna miłość. Jak bardzo ci chokali, jak ta Heloiza bardzo go kochała. No, nie wiem, no, moim zdaniem Heloiza nawet można powiedzieć była zmanipulowana.
to też możecie ze mną wejść w polemikę i podyskutujemy nad tym. Nie jestem w stanie dostrzec piękna historii Abelarda, bo jest całkowicie przyćmiona przez to, jak bardzo tragiczna i piękna jest historia Tadeusza Kościuszki. I jestem zdziwiony, że tak mało osób zna Tadeusza Kościuszkę, zna tą historię. To po pierwsze, a po drugie też jest mi smutno, że generalnie przez okres edukacji o Kościuszce mało się mówi. Ja miałem zawsze problem i musiałem sam wyszukiwać informacji, bo nie rozumiałem, dlaczego tyle ludzi jest zafascynowanych Kościuszką i było w tamtym czasie. I teraz rozumiem. I nawet po tej historii mam trochę inne spojrzenie na twórczość Adama Mickiewicza, bo Adam Mickiewicz też bardzo lubił Tadeusza Kościuszkę i go traktował jako symbol narodowy. I zastanawiam się, czy może jest tak, że sama książka Pan Tadeusz, mimo tego, że pisał, wiadomo, tam w listach, że fajnie mu się pisało, nie była jakiegoś swoistego rodzaju fanfikiem życia Tadeusza Kościuszki, gdyby jednak wszystko się udało. Gdyby jednak nie miał takiego pecha, jakiego miał w rzeczywistości. To jest teza oczywiście nadwyrost. Ja wiem, że może być błędna, ja wiem, ale na pewno mam zamiar przeczytać jeszcze raz Pana Tadeusza, mając tą myśl z tyłu głowy, że może to jest właśnie próba napisania historii Tadeusza Kościuszki, która byłaby bardziej optymistyczna, która by się lepiej skończyła. No i co? No i tyle. Tyle się z wami podzieliłem. No, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Materiał jest trochę dłuższy niż planowałem, ale myślę, że jest dobry jakościowo. Cieszę się, że mnie wysłuchaliście. Możecie mi zostawić pozytywny, jak i oczywiście negatywny materiał. Żegnam się z wami bardzo... A! Jeszcze chciałem wam powiedzieć, że jest film, bo to też się dzisiaj dowiedziałem, bo rozmawiałem z inną koleżanką, pytała mnie, co dzisiaj robię. Powiedziałem, że nagrywam materiał właśnie o tym, o dwóch. No wtedy był inny tytuł. Czekaj, może wam napiszę ten tytuł, ale w każdym razie powiedziałem jej, że nagrywam zupełnie inny materiał, ale w którym chcę opowiedzieć historię Abelarda i historię Kościuszki, bo czytałem i odświeżyłem sobie tą historię i bardzo mi się podobała, uważam, że warto o niej powiedzieć, zwłaszcza, że jest zapomniana. I mnie wtedy powiedziała, ojej, tak, a wiesz, że był taki film Kos, oglądałam i jest bardzo dobry. I z racji tego, że ja wiem, że ona ma bardzo dobry gust filmowy, tak, to z tego powodu ja też mogę z czystym sumieniem polecić wam ten film, nawet mimo tego, że go nie oglądałem. No bo umówmy się, ona mi tam szrotu nie poleci, jeżeli chodzi o filmy. Więc polecam. Boże, ja się zagalopowałem z tym tematem i dlatego mi poleciła, tak, i z tym kosem, tak, bo dowiedziała się o tym filmie i to miało być koniec mojej myśli. Więc dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę. Słyszymy się, mam nadzieję, w następnych materiałach, mam nadzieję, że was nie zanudziłem. I trzymajcie się ciepło, pa pa. To mówił dla was ja, Zielu, wasz filozof na prawie. Trzymajcie się ciepło, pa pa.